nami Karolina Remlein, którą już widzieliśmy przed sekundką. Karolinka przygotowała nam bardzo dużo różnych rzeczy. Jest blogerką, która robi piękne paznokcie. Co dla nas dzisiaj przygotowałaś, bo widzę tutaj olbrzymią ilość rzeczy. No dzisiaj właśnie przyniosłam też wzory, które wykonałam na tipsach, aczkolwiek ja się zajmuję zdobieniem paznokci naturalnych. To jest moja ulubiona technika malowania paznokci. I to właśnie chciałabym Wam dzisiaj pokazać, że w bardzo prosty sposób można stworzyć na paznokciach cudo i wcale nie trzeba do tego jakichś wielkich umiejętności. Także mam nadzieję, że spodoba się szczególnie paniom i będą chciały spróbować. A trzeba dużo czasu, żeby wyczarować coś? Nie, absolutnie. Z zegarkiem w ręku będę liczyć i jak już wykonam na naszej modelce proponowany wzór, to powiem dokładnie, ile to trwało, także dowiesz się. Okej. Okay. O, mi zajmuje to bardzo długo, dlatego ja mam najprostsze, jakie się tylko da. Widzę, że tutaj masz dużo fajnych, srebrnych rzeczy. Uwielbiam srebro. Jak ktoś by chciał mi kupić biżuterię, powinien o tym pamiętać. Co to jest? To są blaszki do stempli. Nakładamy tutaj lakier na powierzchnię stempelka. Czyli tutaj malujesz? Tak jest, nakładam lakier, po czym zdzieram go specjalnym drapakiem, który trochę przypomina kartę kredytową i później za pomocą takiej małego stempelka odbijam wzór na paznokciu. Bardzo prosta metoda, nie jest bardzo czasochłonna, ale trzeba się troszeczkę poświęcić czasu, żeby się jej nauczyć. O, właśnie widzę, że tutaj są piękne wzory, kolory. Masz jakiś ulubiony swój lakier tutaj? Wiesz co, mam tyle lakierów w domu, to jest bardzo mały wycinek tego, co posiadam w swojej kolekcji. Że nie mam jednego ulubionego, aczkolwiek ostatnio bardzo podobają mi się lakiery właśnie brokatowe, bądź takie konfety, jakie dzisiaj mam na paznokciach. Mogę zobaczyć? Jasne. Super. To jest lakier, który niedawno wyszedł, dopiero nowość, także polecam serdecznie rozejrzeć się po sklepach. Jak nazywa się konfety, tak? On nazywa się akurat Karnawał. Karnawał, także rzeczywiście Karnawał w Rio. To już niedługo w sumie, nie? Tak jest, także zachęcam do zakupienia sobie takiego lakieru, jeżeli ktoś właśnie nie ma przekonania do swoich umiejętności, uważa, że nawet pomalowanie jednym kolorem jest strasznie trudne, to takie lakiery z brokatem od razu, to jest właśnie taki sposób, żeby w bardzo łatwy sposób pomalować sobie paznokcie i żeby to bardzo ładnie wyglądało przy okazji. Ty jesteś ciekawego też i brzęczyk, grzechocze. To jest akurat pisak do malowania paznokci, jakbyś go otworzyła. Tak jest. Ma tutaj taką bardzo cieniutką końcóweczkę. Jeżeli nadusimy tą część z lakierem, lakier wypływa i możemy w ten sposób robić kropki lub szlaczki. Natomiast z drugiej strony mamy cyrkonie. Zwyczajne cyrkonie, możesz to odkręcić i wyjąć sobie cyrkonie, położyć na paznokieć, przykleić na przykład klejem do tipsów i wtedy się to bardzo ładnie trzyma. O Boże, tak, zgubiłam już, nawet nie dotykam. Nie szkodzi, mam taką ilość, że to mi nie przeszkadza, że jedna się zgubi, czy dwie. No, o, znalazłam, jest, ale to jest maleństwo. Maleństwo, ale jakby zobaczyła na paznokciach, to jednak wcale takie małe się nie wydaje. No ja chyba nie. Możemy spróbować później. Wiesz, później to za anteną przykleję ci naklej i będziesz miała super ozdobę. Dobrze, jeszcze widzę tutaj coś fajnego. To taki jest mamy również najnowszy trend. Najnowszy, ale bardzo popularny. Tak, to też się przylepia na powierzchnię paznokcia. Ja akurat dzisiaj też mam takie cyrkonie przyklejone. Nie cyrkonie, tylko ćwieki. Tutaj akurat na palcu serdecznym. To jest w sumie tak samo się to aplikuje jak cyrkonie, czyli przyklejamy na klej do tipsów, bądź też na top przeźroczysty. I myślę, że taka ozdoba ze spokojem 2-3 dni wytrzyma, a jak na lakier do paznokci, to jest naprawdę dosyć długo. A co prawdziwa kobieta, czy wszystkie jesteśmy prawdziwymi kobietami, ale kobieta, która naprawdę chce zadbać o swoje dłonie, co powinna mieć w, nie wiem, w łazience? Wiesz co, pierwszą rzecz, którą mogę polecić, to są wszelkie preparaty z gliceryną, ponieważ gliceryna bardzo dobrze wpływa nie tylko na nasze dłonie, ale też na paznokcie. Także jeżeli zakupimy sobie najtańszy krem w sklepie, który ma zawartość gliceryny jakąś, to wtedy bardzo ładnie zadba nam o paznokcie. A nie drogim sposobem. Także nie trzeba inwestować jakieś nie wiadomo jakie drogie odżywki,
odżywki do paznokci, czy oliwki specjalne. Wystarczy na przykład wziąć sobie oliwę z oliwek i posmarować sobie paznokcie, troszeczkę ją podgrzać, odrobinkę, to wtedy też bardzo ładnie nam zadba o paznokcie. Ile rzeczy się może dowiedzieć człowiek, prawda? Od jak dawna się interesujesz właśnie sztuką? Wiem, że od dawna, bo też kiedyś robiłaś piękne kulczyki, miałam okazję zakupić. Proszę Państwa, Karolina robi piękne rzeczy, naprawdę. Więc musicie odwiedzić jej bloga koniecznie, też żeby pooglądać i inne zdjęcia. I kurczę, album z Tobą dłużej gadała, ale do Karoliny jeszcze wrócimy. A tymczasem zapraszam na króciutką przerwę i będą następni goście.